wszystko do jednego wora? Na rachunek przyszła pora. Opłata miesięczna za nieprawidłowo segregowane odpady 82 zł od gospodarstwa domowego. Media społecznościowe donoszą fałszywie o rzekomym wyrównywaniu świadczenia 500+ do kwoty 800 zł miesięcznie za okres od sierpnia 2023 roku. W wielu miejscach można nawet natknąć się na wzór wniosku, jaki ma być podstawą do naliczania i wyrównania świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega. To zwykły fake news, który kompletnie rozmija się z rzeczywistością. Zaniepokojenie ubezpieczyciela wzbudzili klienci, którzy zaczęli się zgłaszać do oddziału w wypełnionym drukiem lub po prostu przyszli, by formularz uzyskać. Tymczasem druk WYR.8P to dokument, który po prostu nie istnieje. Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z ustawą wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 roku to kwota 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Jego wysokość się zmieni, ale dopiero od 1 stycznia 2024 roku. Nastąpi to automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Po nowym roku uprawnieni otrzymają wypłaty w nowej wysokości, a o tym fakcie zostaną poinformowani na platformie usług elektronicznych ZUS. Konieczność złożenia wniosku o świadczenie jest zatem, tak jak dotąd, zadaniem dotyczącym wyłącznie nowonarodzonych dzieci. Ich rodzice, chcąc uzyskać świadczenie, powinni niezależnie od standardowego terminu rozpoczynającego się w lutym, złożyć prawidłowo wypełniony wniosek za pośrednictwem aplikacji mZUS lub PUE-ZUS, platformy Empatia lub bankowości elektronicznej. Oczywiście należy wybrać jeden z wymienionych sposobów.